Hej, hej, hej! Siema wszystkim, tu Kamrus. Witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Darkest Dungeon. Okej, kontynuujemy naszą przygodę i mamy w końcu powód, żeby wyruszyć do bossa. Oh yes, team mamy gotowy? Nie, tak nie, owszem, ponieważ aczkolwiek... kogo bierzemy? Bierzemy naszą healerkę, bierzemy naszą badaczkę zarazy, bierzemy naszego Reynalda, mamy nasz Red Hook. Zajebiście, nie zostawiłem żadnych trinketów, tego mogę zostawić. Okej, rozejrzyjmy się, ja mam taki nawyk, że zostawiam trinkety, a potem zapominam je wsadzić do innych postaci, więc dokładnie. To wszystko tutaj się może przydać. A wyjmę wszystko na wszelki, dobra. Więc jak się rozkładamy, mamy krzyżowca, który dostaje 10% maksymalnego życia. Tutaj mi jeszcze 10% maksymalnego życia. Straci troszeczkę na szybkość, trudno się mówi. Damy naszemu Dismasowi dać szybkość. Czy może chciałbym dać szybkość badaczce zarazy, bo z drugiej strony ona będzie w stanie, moi drodzy, ona będzie w stanie stunować przeciwników, zanim ci zrobią coś konkretnego. I w sumie damy minus 1 szybkości i to się to jakoś zrekompensuje. Może jednak damy to Dismasowi, ponieważ będziemy mogli szybciej ripostę włożyć i on ma jakieś bazowe bonusy do zwiadu jako oprych, nie jestem pewien, więc to może nie być głupie. Dobra, przekaz jeszcze szybko się rozejrzę po przeciwniku. Po moich postaciach. Może mają jakieś ciekawe wady, które byśmy chcieli z chęcią skasować. Jej chyba skasujemy ciekawość, póki jest jeszcze w tej delikatnej formie, jeśli chodzi o nawyki. Okej, to będzie kosztować 1500 zł, tak dużo. Mogę obniżyć sobie koszty, w sumie zwiększyć sobie miejsca w klinicznym. Zmniejszyć koszta nawyków. Niech będzie tanio. Dobra. Ty lecisz, kasujemy tobie nawyk. Ogólnie ten nawyk, którą badaczka zaraz miała, coś takiego, że jak mamy książki zwoje czy cokolwiek, to ona po prostu zagląda z ciekawości, co jest bardzo złe, ponieważ w takim norowisku albo kni, nie pamiętam, są takie papierki, które możemy spalić, wtedy kasujemy negatywne nawyki. Są bardzo rzadkie i są bardzo dobre, a jak dobrze wiecie, no hurdur, jeżeli zajrzy, no to tak troszeczkę gówno zdziałamy wtedy. Dobra, nic tutaj więcej ciekawego nie mamy. Mógłbym ewentualnie dać sobie troszkę życia, ale chyba nie, wyjebane, dobra. A więc tak, to jest średnia mapa, więc weźmiemy 3 razy klucz, 3 razy łopatę, bo się przyda. 2 razy wodę święconą, może nawet na 3. Weźmiemy 18 żarcia, żeby nie było za mało. Lecznicze zioła razy 2 wystarczą. A wiecie co, wezmę jeszcze jedną wodę święconą. Lepiej wziąć wody święconej i... No, może się przydać. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj mamy wszystko, żarcie, pochodnie, jeszcze pochodnie. Pochodni nie kupiliśmy. Kupimy 14 pochodni, średnią mapę, to wystarczająca ilość. Dobra, tyle może być. Ruszamy, moi drodzy, ruszamy. Władza nad życiem i śmiercią są dwie święte graal, początków mojej kariery. Rozpocząłem skromnie, ale moja ambicja była niezmierzona. Któż mógł przewidzieć proszą naturę czegoś tak nieznaczącego jak drgnięcie martwej szczurzej kończyny? Czyli nasz antenat bawił się w nekromancję, z tego co możemy się dowiedzieć. Idziemy zabić ucznia nekromanty. A więc tak, czy ja ulepszyłem skille, bo mógłbym o tym zapomnieć? Nie, z tego co widzę jest wszystko dobrze ulepszone, dokładnie tak jak chcieliśmy. Dobra. Mogę zajrzeć de facto tutaj, gdzieś tu jest uczeń nekromanty, prawdopodobnie jest na końcu, ale z ciekawości czystej sobie zajrzę. To jest walka z bossem, takim kurewsko silnym. Nie, dzięki. Cofnę się, wiemy, że to tutaj jest, jest bardzo ciekawe. Może nawet zajrzę, jeżeli udałoby nam się pokonać ucznia nekromanty. Dwa razy? Dobra, mam plan. Jak my chcemy to zrobić? Mam plan. Zrobimy tak, damy wodę święconą, do obozowiska będzie 30% obrażeń. Nie będziemy robili obozowiska, zanim dojdziemy do ucznia nekromanty. Jeżeli będzie dobra walka z uczniem nekromanty, to może zajrzymy tutaj w sumie co tutaj jest. To może być ciekawe, bo to jest, to może albo nam skasować stres, albo może nam bardzo dużo dać stresu, ale z drugiej strony daje nam to szansę na trinket jakiś i na stratę negatywnego efektu. Więc i z racji tego, że mamy zbijanie,
Normalnie jakbym dał wodę świeconą, by zbijało stres, ale z drugiej strony mam 50% na zdobycie stresu, 25% na zbycie, stracenie negatywnego nawyku i troszkę 25% szansy na... O! Udało się pozbyć negatywnego efektu, Reynald stracił kleptomancję, co jest oczywiście zajebiste. Bardzo, bardzo się cieszę, kleptomancja jest bardzo wrednym nawykiem. Bo na przykład mógłby ukraść ten plecaczek, a tak to sobie weźmiemy i mamy 800 golda, jest zajebiście. Dobra, skrzyneczka pusta, lecimy dalej. Aj, dobrze, teraz Reynald jest prawym rycerzem, który nie kradnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra. Więc jak mówiłem, jeżeli uda nam się rozwalić bossa w taki sposób, żeby było wszystko super pięknie, wspaniale, zajebiście. Bang. To wtedy spróbujemy zobaczyć z tym drugim bossem, który jest naprawdę przestrany i jest duża szansa, że stracimy jedną z naszych postaci. Czego bardzo bym de facto nie chciał. Z prostego powodu, jakim jest to, że jeżeli stracę Reynalda albo Dismasa, nie zrobię tego fajnego achievementu, na którym mi dość mocno zależy. Walnijmy tutaj, żeby ciebie dobić, czemu by nie. Bo ty potrafisz boleć, 8, 16, 9, ten. No nie bym mógł walnąć za, ale jest szansa, żeby walnąć zabić tego pierwszego. Nie udało się, to był mój błąd. W takim razie. Chyba, że walną w mojego Dismasa, to wtedy spoko. Ponieważ riposta! Okej. Okay. Trochę obrażeń, whatever, w tym momencie. Myślę, że nie chcę używać szału z bliska. Zabijemy cię w taki sposób. Czemu by nie? Czemu by nie? Sprzeczka, uwaga! Za 6, uff, już się bałem, że będzie kryt. To może tym razem leczenie drużynowe. No nie weszło za największą ilość obrażeń. To my zatrujemy ciebie ponownie. Zarazimy właściwie niż zatrujemy. Myślę, że zbijemy sobie troszeczkę stresu. Okej, okay, bo obrażenia mnie aż tak nie bolą, jak bolałby mnie, no nie wiem, stres. Tak uważam. Tak uważam, nie wiem, czy mam rację. Zróbmy tak. Dobra. Zróbmy tak. Leczenie za piątkę, super. No i dobra, teraz Reynaldem zabijemy tego trupiaka. Wow! No nie wiem, mógłbym zbić jeszcze troszeczkę stresu, to w sumie zróbmy to. To w sumie czemu by nie? Skoro mamy ku temu dobrą okazję, bang! Krytyk, oh yes. Nie masz szans, hoho! Dziękuję. Hajsik się przyda. Tutaj używamy klucza. Jak widzicie, są trzy zameczki, więc możemy się domyślać, że będzie coś fajnego. W sumie nie było niczego konkretnego, ale okej. Okay. Ale okej. Okay. Tutaj jest troszeczkę lutu. Dawajcie, dawajcie. Troszeczkę. Tak jak powiedziałem, tak było. Głód, om nom 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 nom. Jazda, jazda. Oj, boję się tej walki. Jeżeli, nie wiem, czy pójdziemy już do tej drugiej walki, o której wam mówiłem, ale jeżeli pójdziemy, to boję się w cholerę. Przejść do bitwy do sali z obiektem. Raczej będę szedł prosto do bossa. Potem może zajrzymy, chociaż wątpię. Rozpalimy światełko, zawalczymy z dwoma pajęczekami. No i są dość prości. No nie, jednego zestunuję, bo strutki go nie zabije, to pozbądźmy mu się ataku po prostu. Sieć, on może paraliżować, to jest wredne. On sparaliżował i oznaczył jeszcze. Dobra, bang! Zdjęty. Doskok awanturnika jest spoko, nie zadaje jakoś specjalnie dużo obrażeń. No ale jest spoko pod tym względem, że możemy trafić wszędzie przeciwnika, no i odpala tą ripostę, nie? Okej. Okay. Unik, zajebiście. Bang, whatever. I zdjęty. No dostałem trinket, co to daje? Plus 4 do uniku, minus 4 do szybkości. Książki, co nam dały? Albo pozytywny quirk, albo negatywny, albo scouting, albo stres. Wiecie co, raczej bym stresu nie chciał sobie dawać ani negatywnych quirków, wolałbym nie ryzykować. Tak stuprocentowo szczerze. Zwłaszcza, że nasi... Jeżeli pójdziemy do walki z drugim bossem, nasze postacie będą w pizu zestresowane. To wam mogę gwarantować właściwie. Dobra, zestunujmy ich. Kapłanka ma zajebisty atak stunujący, bo nie dość... No, zużywamy jeden atak, żeby zestunować dwóch przeciwników, co nie? Więc to jest super. To jest naprawdę zajebiste. My pozbywamy się jednego ruchu, przeciwnik traci dwa. Czysty warf. Dobra, tutaj nie mam za bardzo co robić, więc nie wiem, strzelimy sobie.
Za 5, czemu mnie? Reinaldem użyjemy naszego Aoe. Aż mógłbym się pozbyć stresu. I wiecie co? Pozbądźmy się stresu. I strzelmy naszym Dismasem w ich trzech. Powinienem zaatakować jako pierwszy. Bang! Zdjęcie jeszcze miło. Wow, ile rzeczy! Holy shit, shit, shit. Dam sobie pamiątki. Lecznicze zioła mieć wyjebane. De facto lecznicze zioła nam się przydadzą. Antydotka nam się nie przyda. Dobra, otwórz to, to pułapka, auć. O, zarazem, troszkę oberwę, trudno. Akurat jak się pozbyłem antydotki, co nie? Ciekawe. No dobra, tak czy siak. Mógłbym go zabić. A nie, nie mógłbym. Sejciałe w sumie. To może być głupie. Dobra, walnę tak. Co prawda on nie zginie od zarazy, więc spróbujemy dać sobie, nie wiem, światełka. Bang. Teraz zginiesz. Tam ogłuszenie jego już jest w różnicy. 5-10, 5-10. To lepiej walnąć w jednego typa. To walnijmy w tego większego, bo jest większa szansa, że go zabijemy. Och nie, to tak nie działa jednak. RNG nie jest po mojej stronie. Jaka szkoda. No dobra, to trochę nam się Reinald pokaleczył. Okej. Bang! Za 11, pięknie. Zrobimy tak, bo chcę podleczyć swoje postacie. Za 3. Pięknie. A, to chyba wyszło mi nawet na gorsze. Jeżeli wejdzie krwa... Aj. Mój błąd. Dobra, jebać. Bang za 10. No i jeszcze minus 3 do stresu, przyjemnie. Tam odrobina krwawienia to nie problem. O nie! Cóż za ciekawski sposób sprawdzenia śmierci. Okej, akurat się trafiło na coś dobrego, ale ona ma daknomanię, obsesję na punkcie zabijania. Okej, tu milutko. Pamiątki, pamiątki. Czy chcemy pamiątki? No uważam, że lecznicze zioła będą bardzo przydatne. Więc chęcią bym się ich nie pozbyło. Mogę w sumie dać tobie plus 4 do... Nie. Dam... Kuźwa mać. No nie jest dobrze, dobra. Szybkości, no... Warto mu zostawić szybkość, ale z jednej strony... Przedmioty, itemy, goddammit. Jebać. Chcę itemsy. Tutaj nic nie ma, milutka. A, plecaczek sam to mamy. Plecak zawiera coś wartościowego. Kluczek, okej. Dziękuję. Pułapka, och well. Auć! Nasz Reinaldik troszeczkę obrywa. Przyda się walka jakaś przed... Jakaś delikatna walka przed bossem. Taki chuj. Okej, to może być problem, bo Reinaldik będzie mieć mało życia. No dobra, YOLO. Kapłanką i tak planowałem... Odkrywam coś rzeczy. Dobra, Reina będzie mieć mało życia, ale z drugiej strony kapłanką i tak nie jesteśmy DPS-em. Dobra, jebać, wchodzimy, nie? I mamy naszego ucznia nekromanty. Zatruwamy. Natychmiastowo. Zaraza, dziękuję. I 6 stóp pod ziemią. Ogólnie nekromanta ma coś takiego, że przyzywa trupy. No i jak widzicie, troszeczkę stresu również nakłada. Dobra, zabijemy truposza. Żeby się z nim nie pieprzyć. No i co? Lecimy na pełnej, żeby nie stracić za dużo życia. Mógłbym spróbować go zestunować, ale to jest tylko 35% szans. Z drugiej strony... Nie, nie będę aż tak ryzykować. Prędzej badaczką zarazy, ona ma większy procent. Hopsa! Lecimy, lecimy. Mamy całkiem duże obrażenia na nim. Zwłaszcza Dismas. 30% zwiększone, czyż nie? Wskrzeszando. Dobra, ja używam na tobie trutki. To się będzie stakować. Trutka się stakuje, to jest super. My tutaj używamy Aoe, żeby się podleczyć. I mógłbym zwalnąć... Zaoe, okej, było warto. Udało się zabić go na hita. Bardzo dobrze, RNG jest po mojej stronie w tym przypadku. Mógłbym spróbować... Ciebie zestunować, nie dość, że cię zestunuję, jeszcze skasuję truchło. Nie zestunowałem, niestety, ale skasowałem truchło.
to mi nie dało absolutnie nic. No dobra, riposta, przyjemnie. Warto było spróbować, czyż nie? Dobra, zabijmy ciebie tak, krytyk, przyjemnie. Oj, nie zostawiłem truchła. Kryt nie zostawia truchła, dobrze wiedzieć, to jest bardzo ciekawe, nie wiedziałem o tym. Okej. No to jest bardzo na rękę de facto. Bang! Za 10. Takie za minimum, dzięki. No i Dismasem powinienem go dobić. Tak się składa. Czyż nie? Bang! 13. Trutka cię chyba dobija. No na pewno cię dobije w tym przypadku. Teraz już na 100%. Więc my siebie podleczymy. Podleczymy najpierw... weźmy Reynalda. Reynaldem, jeżeli zdążymy, jeszcze zbijemy sobie stres. No to zbijemy stres na Reynaldzie, bo jest zraniony. I uleczymy się o tej 1. Plus obozowisko nam zużyje. Boom. To też kasuje nam trochę stresu, bo zabijaliśmy na hita. No i co? Wow. Gin! Okej, ta walka z bossem była dość prosta. Kuszniczka już jest dokryta. O, oślepiający amulet, to jest zajebiste, bo to daje nam 20% szansy do ogłuszenia, co jest akurat bardzo dobre dla badaczki zarazy, nie oszukujmy się, więc spoko. Myślę, że mogę... No jednak chciałbym mieć te lecznicze zioła, bo to będzie nam potrzebne. Myślę, że mogę wyjebać jeden jadeit. Wstawimy sobie trinket. Kontynuujemy przygodę. Jesteśmy w zbyt dobrym stanie, żeby nie zaryzykować śmierci całego teamu z faktycznie ciężkim bossem. Więc idziemy do niego. Why not? Why fucking not? A trinket wziąłem dlatego, że trinket można sprzedać. Common trinkety się sprzedaje za 750, więc jest lepiej niż... to jest lepsza rzecz niż posiadanie kryształku, który... no nie wiem... kryształku, który daje nam 250 golda. Dobra, lecimy od razu do tego obiektu tutaj. Żarcie chciałem zostawić, ponieważ przynajmniej raz po tej drodze powinny nasze postacie być głodne, a drugi raz będą głodne, kiedy będziemy w obozowisku i chcemy maksymalnie spędzić czasu w obozowisku, ponieważ wtedy będziemy mieli najwięcej życia wyleczonego z tego powodu i stresu zbitego, więc ogólnie boss, do którego pójdziemy, sprawi, że będziemy mieli w pizdu stresu. A Reynald ma bardzo fajną umiejętność, że zbija nam wszystkim stres i jeszcze do tego hurdur. Jeszcze do tego daje nam odporność. Okej, okay, jak mówiłem, zgłodnieli. Okej, drugi raz zgłodni nie powinni być. Do momentu, aż do niego dojdziemy. No, więc się wyśpimy troszeczkę tutaj i powinno być dobrze. No dobra, no to niech się dzieje wola nieba. Przysypiamy. Jemy na maksa. Omciu. A więc tak, przede wszystkim to będzie dobrą rzeczą użyć tej umiejętności, zwłaszcza na tego bossa. Zbijamy stres, dajmy odporność kompanom. Czyszczenie broni, tylko na siebie, celność walki dystansowej, obrażenia walki dystansowej, bla 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 bla. Co ja tutaj mogę zrobić? Właściwie nie mamy nic konkretnego de facto. Zapobiega nocnym zasadzkom, powiedzmy, że nie chcę brać od nocnej zasadzki, niech będzie. No i możemy motywację dać komuś, żeby... Okej! Okay. My wszyscy mamy minusy do obrażenia od stresu, ale z drugiej strony Reynald nie ma żadnej, więc... niech będzie, tobie też damy minusy do obrażeń od stresu. I możemy jeszcze, nie wiem, skasować chorobę z się... dać odporność na choroby. Nie wiem, czy mi się przyda, ale mogę tego użyć, to czemu by nie. Dobra, odpoczywamy. Odpoczywamy, lecimy. I ogólnie też bardzo istotnym jest podczas tego bossa to, że jesteśmy przelosowani totalnie. Więc damy sobie badaczkę zarazy i kapłankę na pierwsze miejsca, tych ziomali na dwóch. Dlaczego? Dlatego, że... a ciebie nawet damy tutaj. Dlatego, że mamy doskoki do przodu nimi, więc nawet jeżeli zostaną, będzie ok, a jeżeli nasz team zostanie przylosowany, to nie polecą na tył. Dobra, więc co bym chciał jeszcze zrobić? Przede wszystkim odporność na krwawienie i odporność na zarazę. Nie wiem, nie pamiętam, czy boss miał jakieś krwawienia, zarazy, cokolwiek. Ale w takim przypadku, ty masz odporność na zarazę. Kto ma najmniej życia z was wszystkich? Dobra, damy wodę święconą tobie. I damy wodę święconą...
No powiedzmy, że tobie. To daje odporność na choroby, na ogłuszenia, na osłabienia, tego typu rzeczy. Więc nie chcemy... Dobra, lecimy. Podpalamy. Z mroku wyłania się przerażająca postać. Jest Wałęsak. No i co my tutaj mamy? Ogólnie troszeczkę przejebane, bo ogólnie przelosowało nas tragicznie. Więc mógłbym spróbować go ogłuszyć, mam 30% szans, ale no cóż, bez różnicy. Bang! Kapłanko, musimy się musowo cofnąć do tyłu. Bo wtedy ona poleci do tyłu, kiedy Reynald zaatakuje tego zioma. Falowy odwrót. Oddaliśmy ripostą. I on przywołuje takie gówniaki, które są o tyle problematyczne, że jeżeli zaatakują, dostają porządne buffy. No ale dobra, lecimy krzyżowcem, jeden do przodu, atakujemy tylko ciebie, bo nie mamy innego wyboru. Aj, niestety. Dobra, unik, ale chyba wejdzie mu... Okej, jak jest unik, nie wchodzi mu buff. I oni nakładają też stres, to jest bardzo ważne. Patrzcie, 50% obrażeń, 25% ochrony, szybkość, celność, kryty, wszystko. To jest tragedia, to jest niesamowicie tragedia. Dlatego... myślę, że mogę tak zaatakować, żeby zwiększyć szansę na zabicie tego zioma. Okej, bardzo dobrze. No i dobra, polecimy teraz tak. Reynald jak zaatakuje, będzie mieć wyjebane. Mógłby walnąć za 3 bądź 7 w niego. Na razie nie mam po co leczyć. Dobra, walnijmy tak za 4, póki nie ma jeszcze tak dużej ochrony. O, krytyk za 10 uleczyłem się, spoko. Dobra, Reynaldem no musimy walnąć tutaj, nie mam innego wyboru. Za 6. Stworzyli kolejnego ziomala. O, zdążył zaatakować. Niestety. Ale będziemy mogli tego skinsyna zabić, zanim się, nieważne, jeszcze bardziej podpakuje. Oni mają wpisu szybkości, to jest problem. Kuźwa, patrzcie, 100% obrażeń, nie? No niby mógłbym cię zabić. Oczywiście nie zabiłem. Super. Ty masz sporą odporność na nie masz takiej dużej odporności na zarazy. Oni w sumie też. No ale dobra, wolę stakować to na bosie, żeby jakoś obrywał. Co? Jak to? Dobra, jebać. Bang! Zdjęci, o mój Boże, jest. Dobrze, że trucha nie zostawiają. Kuźwa, zdążył zaatakować! On tworzy tych synów. Mam zły team do robienia takich rzeczy. Dobra. No cóż, czas zabić jednego ciebie. Niestety się nie udało. Ale podleczyłem się. Jego zabijemy za OE. No badaczką zarazy musimy zabijać, atakować tego bossa i zabijać tych małych synów. Zanim będą mieli miliard buffów. No nie ma innej opcji. Dobra, wiecie co? Myślę, że jebać i leczymy nasz team, bo jednak potrzebujemy. Okej. No i myślę, że również walnę tak, żeby bić jakoś tego bossa i odpalić sobie ripostę, która jest bardzo ważna. Bijemy dalej, zatruj się, 60% szans. Okej, udało się, super. No i on też będzie obrywać ripostą, więc zajebiście. O mój Boże! On może tak odwracać, holy shit. Dobra, no, super. Jest bardzo niedobrze. No i ten boss jest faktycznie trudny. A stres wchodzi. Bardzo mało życia. Najgorsze jest to, że celność i obrażenia potworów są zwiększone, co nie? Bo jest maksymalna ciemność, jakbyście nie zauważyli. Dobra, na pełnej, nie? Tymi dwoma bijemy cały czas. Dobra, jebać, zatruwam cię. Trzeba cię zabić, zanim będziesz robić więcej tych synów. Odporność, bo czemu by nie? Ty możesz coś robić na pierwszej pozycji? Stunować. No dobra, lepsze to jest... Niech będzie. Bang, za 7. Stunowanie też nie jest złe, okej? Okay? No nie jest dobrze, te leczniejsze zioła się w sumie nie przydają. Kurwa. To jest bardzo złe, no mój Disos jest na wrotach śmierci jest i krwawi. I on pierwszy się ruszy. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, Dismas, proszę. Jeżeli umrzesz, wrota śmierci, dobra, 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 dobra. Ty jesteś zatruty, jeżeli walnę za 4 za... Kurwa. Oczywiście nie walnąłem za 4, bo czemu miałbym? Dobra, jebać to. Stun na ryj. Przyciągnąłem, to też nie jest złe. Leczenie, żeby Dismas nie umarł.
Dobra, kolejna tura, jesteś martwy. Falowy odwrót. No, a nawet teraz jest martwy. Dismas odporność, zajebiście. Ponieważ nie jest zatruty, nie oberwie tak, żeby było bardzo źle. Teraz jak mam to zrobić? No nie wiem, podleczę ciebie, zbije ci trochę stres. Nie mogę nic tutaj akurat zrobić, Reynaldem. A Dismasem chciałbym podlecieć za pomocą riposty. Krytyk za jeden. Oh yes. No ale dobra, będzie leczenie zanim się oni ruszą. Więc to jest dobre. Jeszcze za 4 minutko. Więc Dismas nie powinien nam zdechnąć. Dobra, tego walnę za mniej. Za więcej, chciałem powiedzieć. Dobra, robimy tak, żeby kapanka była na trzecim miejscu. I w ten sposób mógłbym ciebie zestunować. I to jest w sumie dobre, bo ty masz aż 150% obrażeń. Więc ciebie zestunujemy. Ciebie zestunujemy. No dobra, no. Ile ty masz tej trutki? Troszkę. Podleczymy siebie o jeden, wow. I zbijemy stres, jakby to było w jakikolwiek sposób istotne. Aż paniasty uścisk. No w sumie dobrze zrobiłem, bo przynajmniej nie wejdą mi wrota śmierci przez to. Dobra, w tym przypadku... no, użyję... wbijam na pierwsze miejsce, okej? Okay? Bo teraz przynajmniej możemy ciebie zarazić. I w ten sposób dobić. Zarażony? Zarażony, jesteś martwy. I zajebiście. Dobra, ałe leczenie. Za 5 weszło, zajebiście. Oczywiście ciebie leczymy. Siebie leczymy za 2, okej, zbijamy stresik przyjemnie. Zbijanie stresu jest nieistotne, ale... No ale dobra, już przynajmniej przeciwnicy mnie nie wymieszają. Wrota śmierci już mi nie są aż takie groźne. W sumie... Za 5 to jest niezły deal. Czy mogę cię dobić? Jest szansa. Dobity, uff. Okej, udało się. Antenacki, 25%. Dostaliśmy bardzo rzadki przedmiot w nagrodę. 25% maksymalnego życia, ale więcej obrażeń od stresu. To jest w sumie dobre dla tanków, co nie? Jest to bardzo rzadki przedmiot. Spoko. To chyba tyle. Czy mógłbym jeszcze powalczyć, pójść do bitwy z sali z obiektem? Czy chciałbym? Nie, nie mam żarcia. Nie mam żarcia, mniejsze postacie będą głodne. Dobra, kończymy. Było dobrze, może drugi raz ta sama walka? Ho, nie, dzięki. Okej, okay, dwie walki z bossami za jednym zamachem. Jesteśmy antenacki przedmiot i bardzo rzadki przedmiot. Więc spoko, ten antenacki przedmiot nie jest takim super dobrym przedmiotem, ale z drugiej strony nie jest też zły. Na pewno się przyda na początkowym etapie gry. Dużo hajsu nie zdobył. O Boże, jak nam się postacie pochorowały. Nienawiść do plugawych, wścieklizna. To jest w sumie całkiem zabawne, bo nie, z jednej strony tracimy cel na celności, ale mamy większe obrażenia. Więc w sumie nie wiem. O, obrażenie na plugawych i zwiększone. Chciałbym nienawiść do plugawych zostawić dla Reynalda, bo on ma ataki, które ma zwiększone mają zwiększone obrażenia w plugawych. Więc to jak się zestakuje, będzie pięknie DPS-owało. Szansa zamiany dowolnego pudła w trafienie, to też jest zajebiste. No i mamy paskudną chorobę, którą trzeba wyleczyć. Mięczak, więc mamy mniej życia. Odporności na zarazę mniejsza, whatever, możemy się odstresować dzięki modlitwie. No i kryty, jeżeli punkty życia poniżej 50. Czyli bym utrwalił parę nawyków, bo nawyki pozytywne można utrwalić. Negatywnych można się pozbyć, a pozytywnych można utrwalić, więc to jest spoko. Co my tutaj mamy? Kolejnego oprycha, to jest w sumie spoko, kolejny oprych. Z chęcią bym sobie wziął, jest bardzo dobre combo z oprychami. Zobaczmy co my tutaj mamy, mamy kolejnego bossa de facto. Krzykliwy prorok, które daje nam item dla wstrętu, to trochę tak niezbyt, nie lubię. Minus 20% zaskoczenia drużyny, odporność na zarazę, szanse na choroby. Oprych, większy kryty na walkę wręcz i wywołanie krwawienia, ciekawe. Łowczy, unik obrażenia, minus. Trendowaty. Okultysta, plus 8 do uniku, minus 1 do szybkości, na co na tej patrzę. Nie ma niczego ciekawego de facto. Jak na moje. Więc prawdopodobnie pójdziemy na następną misję do Kniei, a odwiedzimy sobie Knieję, wyjebane na trinket, ale daje nam to akty własności, których potrzebujemy, bo nie mamy za bardzo, ewentualnie kadzidło uniku.
No nie wiem, zastanowię się jeszcze. Tak czy siak, musimy ich odłożyć do jakiegokolwiek leczenia. O! Ta babeczka może się... Kto się może odstresować dzięki medytacji? Ty. Ale z drugiej strony wyjebane. Jakie ty masz pozytywne nawyki? Nic ciekawego. Dobra, trzeba Dismasa jebnąć i jebnąć, nie wiem, Reynalda. Więc nie wiem, ulepszmy sobie to, że lepiej to działało. Ogólnie karczmy, oberży nie chciałbym ulepszać, ponieważ to zjada portrety, które są ważne do ulepszenia gildii. A opactwo zjada pamiątki, które są potrzebne do, nie wiem, niezbyt są potrzebne, więc dobra. Biczowanie? Widzę czerwień, tak, lubisz to. No i niech będzie. Ty się odstresujesz tędy. Dalej nie mamy nikogo, kto mógłby leczyć, to jest aż wręcz urocze, więc na kolejną misję w sumie nie możemy jej wziąć. Nie możemy jej do cholery jasnej wziąć, ponieważ ona ma poziom woli na 3. Więc... A nie, mamy inną healerkę, okej, okay, zajebiście. Więc tej healerce od razu zmieniamy skille, dajemy AOE. No i oślepiająca światłość, czemu mnie? Spoko. Hop. Dobrze. Okej. Okay. Więc tak, weźmiemy sobie nie badaczkę zarazy. Chociaż nie, badaczkę zarazy byłoby dobrze wziąć, żeby nam mieć jej trzeci level. Żeby była do kompozycji teamu właśnie tego na trzecich levelach. Chociaż Reynald i Dismas nie jest na trzecich, więc nie, whatever. Więc bierzemy ciebie na czwartej pozycji. Weźmiemy, a niech weźmiemy ciebie, weźmiemy sobie awanturniczkę i weźmiemy sobie... Gdzie ty jesteś? Weźmiemy sobie... O, Arlekina. I w sumie mógłbym sobie podlevelować... Tak naprawdę tego tanka. Tego tanka będziemy mogli podlevelować. Od razu damy sobie maksymalne życie zwiększone. Aj, maksymalne życie zwiększone, czemu my nie? Tobie damy 20% obrażeń. I 15% obrażeń, więc obrażenia będą duże. Duże, bardzo duże. Tobie damy celność uniki, czemu by nie. I niech będzie szansa do wywołania krwawienia, spoko. A tobie damy trinkety, które zostawiliśmy u tej pani. Wyjmijmy od razu wszystkie inne trinkety. To jest bardzo ważne, żeby wyjmować. Tobie damy oczywiście leczenie i oczywiście leczenie. W sumie mógłbym dać prosty do zwiadu. Tak naprawdę. Zamiast krwawienia. W sumie wyjebany na krwawienie. Aż tak. Damy sobie plusy do zwiadu. Zwiad jest spoko. No i mamy bardzo porządnego DPS-a, mamy porządnego tanka, mamy healerkę, również porządną i mamy tam zbijacza stresu, więc spoko. Bardzo spoko. Dobra, mamy team gotowy. Na... W sumie nie wiem, co prawdopodobnie pójdziemy na knie, bo potrzebuję tych aktów własności. Jeszcze bym zajrzał do lazaretu i możemy się pozbyć jakichś bardzo niefajnych nawyków. Co ty masz? Obsesja na punkcie zabijania, tego ci niestety się nie pozbędę. Ciebie wykorzystujemy. Odporność na konsumpcja, modlitwa. I ją mogę w sumie posłać na doberż, żeby się napiła. Co jest? A, tylko modlitwa, spoko. Tutaj tego nie mogę. Awanturniczka, masz coś ciekawego? Odporność do... Po prostu odporność, spoko. Nic ciekawego. Ty może masz coś? Plutomania. Obsesja na punkcie pieniędzy. Obrażenia kontra nadrealne, obrażenia kontra człowiek. Warto sobie utrwalić takie perki, które zwiększają obrażenia kontra danemu typowi. Możemy wtedy zostawić sobie czempiona na daną mapę, co nie? I uważam, że ani przeciwko nadrealnym nie jest jakoś super dobra, ani przeciwko... ludziom, a zakrzep. Pozbawimy ciebie plutomanii. Wszelkie obsesje są bardzo niefajne, więc poszło won. Róbcie co musicie, podaje się waszej woli. Dobra, więc Reynalda i Dismasa jeszcze nie weźmiemy na następnej misji, bo mamy choroby. Więc jeszcze wstawimy ich tutaj do leczenia. Okej. Okay. Dobra, tu mamy gotowy team de facto. Możemy przy okazji się... Jeszcze rozejrzę się, wiecie, jak przygotowanie to pod koniec odcinka. To jest krótka, średnia jest taka. No ale nie chcę mieć tego po pierwsze, mi się kompletnie okandu by potłuc. Chcę to. Dobra, czyli krótka, diligence. Mogę to jakoś ulepszyć, goddammit. Czy chciałbym jeszcze kogoś z tych wziąć?
Szczerze nie mam dobrego teamu do łowcy. I za łowcą jakoś niespecjalnie przypadam. Wypieprzę cię w pizdu, odwołaj bohatera, fuck you. Weźmiemy oprycha kolejnego. Dwóch opryków zajebiście działa w kombinacji z doskokiem. Ponieważ jednym robimy doskokiem, tym, który ma większe szybkości, a drugim robimy doskok. I w tym momencie dwie pierwsze linie mają riposy, to świetnie kontruje ataki przeciwników. Jeden zwiadowca nam się przyda. I właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie zrobiłem na poprzedniej misji. A mianowicie pchnięcie sztyletem. Nie wiem, że to ma spoko obrażenia, takie typowe, to jeszcze jeden do przodu, co jest ważne. I raczej zostaniemy przy tym, żeby zadawać AOE obrażenia. Za pomocą żniw. Myślę, że AOE będą dużo lepszą opcją. Również weźmiemy sobie kurtynę, czemu by nie, i weźmiemy sobie Czy bitewna ballada daje wszystkim buffy, czy daje jednej osobie? Bo mógłbym się zrobić takiego full, ale tak full supporta. Takiego tylko supporta. Co mogłoby nie być do końca głupie, bo daje szybkość, celność i kryty. Wiecie co, możemy spróbować? Ulepszenia tych skilli mnie za dużo kosztują, a można by było spróbować, więc jakbyśmy chcieli zrobić? Wypieprzyłbym jakiekolwiek formy obrażeń poza tymi. I co byśmy w ten sposób mieli? Byśmy mieli go na trzeciej bądź czwartej pozycji de facto i byśmy mogli bić i w ogóle wszystko super. Jakbyśmy zostali przyciągnięci kurtyna na koniec, albo jeżeli byśmy na drugiej, byli na drugiej pozycji, to pchniecie sztyletem, a następnie kurtyna. W efekcie czego będziemy w stanie, no nie wiem, wylecieć. Będziemy w stanie wylecieć na tylną pozycję, zadać porządne obrażenia, tak to buffy, buffy, buffy. Jeżeli będziemy chcieli kogoś dobić, to po prostu strzelimy pchnięciem, sztyletem i po prostu polecimy na trzecią pozycję z czwartej. Wymieniając się z kapłanką, która jest dobra tu i tu, więc będziemy mogli nawet Arlekinem posiadać jeden atak, co jest dobre, uważam, przy okazji nie wiem, ulepszymy mu broń, ulepszymy wszystkim broń, o ile mogę. Tobie nie mogę, tobie nie mogę, tobie mogę, tobie nie mogę, dobra, gildia. To niech tak zostanie. Tutaj sprawdzaliśmy. Tutaj, co my chcemy jeszcze brać na naszego tego Garnea, co nie? Przede wszystkim chcemy być takim tankiem, który potrafi jebnąć, więc tak, normalny atak, ok, jak najbardziej. Zresztą, że biję w trzecią pozycję, to jest bardzo spoko. Forteca, to powoduje, że również mogę bić w pierwsze trzy pozycje, ma zmniejszone obrażenia, ale odrzucamy o jeden i mogę głuszyć, więc stun jest zawsze na propsie. Wrzask rani wszystkich, odrobinę, mocno obrażenia zmniejszone, ale wciąż są jakieś. I minus 5 do uników i plus 5 do szybkości, więc to zwiększa celność, więc to jest całkiem spoko. Obrońca, to jest spoko, bo to tauntuje. Jeżeli któryś z naszych postaci jest mocno zraniony, to po prostu wszelkie ataki nie AOE lecą na naszego obrońcę. Kara boska, oznacz siebie, co jest niefajne, ale z drugiej strony tauntuje przeciwników. I aktywuje riposte, to jest urocze na swój sposób, ale mech. Kryt, wiecie co, chyba i plus 5 uników do szybkości, wiecie co, zrobimy w ten sposób. Myślę, że to jest dobra opcja, będziemy się dobrze spisywali na pierwszej, na drugiej linii. W ten sposób. No dobra, to powiedzmy, że już chyba wszystko mamy, co chcieliśmy mieć. Dziękuję wam wszystkim w takim razie za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, trzymajcie się. Pa, pa, pa!